Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś składamy Państwu świąteczne życzenia. Wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych i pogodnych świąt. A dziś porozmawiamy o tym, jak Roman Giertych pogrążył Zbigniewa Ziobrę i Adama Bielana. Bo to kluczowy świadek, który właśnie korzysta z usług kancelarii Romana Giertycha. To jest osoba, która, to jest były dyrektor Narodowego Funduszu, przepraszam, Funduszu Sprawiedliwości. Tomasz M. jest tą osobą, która doprowadziła do tych przeszukań. On zeznawał praktycznie od razu, kiedy tylko pojawiła się możliwość, kiedy ruszyło śledztwo, kiedy prokuratura zaczęła być znowu niezależna i działać bez ograniczeń związanych z tym, że zarządzani miały ludzie ziobry. I to jest najważniejsza informacja, drodzy Państwo, które nam się udało ustalić, której nigdzie nie było, że pan Tomasz M. przygotowywał się trzy lata do swojej roli. Państwo macie wyobrażenie, co to znaczy być dyrektorem funduszu Sprawiedliwości dojść do wniosku, że zostało się w manewrowanym w zorganizowaną grupę przestępczą i, krótko mówiąc, rozpoczął dokumentację przestępczych działań swoich zwierzchników, ludzi związanych z Solidarną Polską już w roku 2021. Proszę Państwa, tak, to nie jest przesadzone, ale możemy dziś powiedzieć tak jak Pani. Szczepkowska powiedziała 4 czerwca, że komunizm w Polsce się skończył. Tak my dziś, 31 marca, możemy powiedzieć, że Zbigniew Ziobro skończył się w Polsce i cała Solidarnej Polski po prostu nie ma. I czy było śmiesznie, to nie są największe wały finansowe tej całej ekipy? Bo drugi świadek koronny, który jest obsługiwany przez Romana Giertycha, który zajmuje się, pracował dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ten z kolei pogrążył Adama Bielana. A tam, drodzy Państwo, w grę wchodzą miliardy złotych, bo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to była taka agenda, która działała jeszcze. Zarządów Platformy Obywatelskiej, która przekazywała setki milionów wsparcia pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości. I zarządów PiSu zrobiono z tego taki mechanizm po prostu wyciągania gigantycznych pieniędzy, ale po kolei do tego dojdziemy. W każdym razie była taka, był taki wywiad, bardzo dobrze poprowadzony przez pana redaktora Piotra Marcinkiewicza, można powiedzieć, że wręcz instruktażowo. No, pan Marciniaka. Rad... Marciniaka, przepraszam. Yy, yy, I pan redaktor Marciniak pozwolił panu Adamowi Bielanowi yy, samemu się zaorać. To znaczy, nikt, kto oglądał ten program, nie miał wątpliwości co do tego, że pan Adam Bielan odpowiada mimo że on podkre... za, te, za, za to, co się działo w NCBJ, że mimo, że on podkreślał, że nigdy go nie było w siedzibie NCBJ-u. No i generalnie próbował się dystansować od tej, tego, co tam się dzieje. Natomiast Adam Bielan kiedyś zyskał sławę jako świetny zarządca mediów, piarowiec. Tu widać było, że jest opuszczony, że ktoś, kto przygotowywał go do tego występu, jeżeli ktoś taki był, no... Ja gdybym miał takiego zawodnika, to bym zadzwonił i powiedział, że niestety ale dostał biegunki i nie może dziś przyjść do studia, bo nie, po, nie pomógł sobie, a bardzo sobie zaszkodził. Ale byście się bo wyglądało, jakby dostał biegunki. No więc, szanowni państwo, ale najważniejsze, najważniejszy to jest ten fundusz sprawiedliwości to jest kilkaset milionów rocznie, które od roku 2017 zwiększyło się do około pół miliarda. Te zasoby. Tam cały czas na koncie było między 150 a 200 jest milionów złotych. Te pieniądze były wydawane po to, żeby polepszać wizerunek solidarnej, suwerennej Polski, żeby robić wrażenie, że są to naprawdę tacy najlepsi politycy z możliwych, uczciwi, hojni, szczodrzy. Oczywiście. Pomijano kwestię tego, że są hojni naszymi pieniędzmi i Fundusz Sprawiedliwości, służący do pomagania ofiarom, był sponsorem koła gospodyń wiejskich, sponsorem, i tutaj uwaga, to jest, to jest najbardziej patologiczne: sposobem na kupowanie dziennikarzy. Jeszcze przed wyborami, to jest naprawdę, to mnie zszokowało, muszę powiedzieć, że jeszcze przed wyborami kasę z Funduszu Sprawiedliwości przyjęła Wirtualna Polska. E, dziennik Gazeta Prawna, Radio RMF, FM e, i e, Super Express. To są gazety, które po prostu wzięły udział e, w dzieleniu, m, no, powiem tak, no, t, można powiedzieć, zrabowanej kasy, m, m, bo te pieniądze powinny pójść na, na, na pomoc ofiarom przestępstw. E, to, że tak wiecie Państwo, że to nie jest automat, świadczy fakt, że redaktor naczelny portalu Radio Z odmówił przyjęcia tych pieniędzy. Powiedział, jak zaznaczył publicznie, wydawało mu się niesmaczne, żeby pisząc o patologiach w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, jednocześnie brać udział w dzieleniu tej kasy. Tomku, Solidarna, Suwerenna Polska, pogrzeb tej formacji, bo tym tak naprawdę się to skończy. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy znają te materiały i mówią, że nie ma możliwości, żeby Ziobro się wywinął spod uchylenia immunitetu. Można powiedzieć, że Giertych pokazał, że. Nie rzuca słów na wiatr, że będzie Prawo i Sprawiedliwość, że zapamiętał sobie, bo przypomnijmy sobie, przypomnijmy, że w, tysiąc... w 2020 roku to Ziobro stał na czele tej akcji przeciwko Giertychowi, kiedy próbował go zniszczyć. Oczywiście to była akcja, która była zlecona i zatwierdzona przez Jarosława Kaczyńskiego, ale jej wykonawcą, no, trzeba przyznać, że spartolił robotę po całości, był, był Ziobro. Nie ma nic gorszego się, Ziobro. Może teraz przekonać jak wróg e, zaatakowany i niepobity. No, coś, że tak powiem, inny nieco co, co, coś, coś, coś samo. nie są tak? Rzeczywiście może tak mówić. Tak, to, 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 są, to jest właśnie. Chciałem powiedzieć, że sam możesz. Doświadczony, tak. doświadczony żołnierz wielu wojny. Tak. tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że sam możesz coś, coś na ten temat powiedzieć. Tak. Myślę, że cała ta ich e, ekipa. Po prostu teraz żałuję, że była tak miłosierna względem ciebie, że teraz jest moment, w którym im się skończyła amunicja. Nie, nie mają już dostępu. I teraz były kiedyś w XIX wieku dwa, dwie formy pojedynku. Forma najbardziej prymitywna to była taka forma praktykowana na dzikim zachodzie: kto pierwszy sięgnie po spluwę i strzeli. Forma europejska dla szlachetnie urodzonych wyglądała w ten sposób, że najpierw strzelał jeden, i potem jak ten, który strzela drugi, jeszcze stał i był w stanie się utrzymać, bo nawet mógł być ranny, ale wtedy tego był jego strzał. E... Walczono też z białą bronią. Ale, nawet... ale, ja wiem, ja wiem ale, ale chodzi o to, że był taki moment, w którym twój honor, twój honor nakazywał ci. Wiecie Państwo, to był najgorszy moment, w którym ten, który strzelił, stał, miał teraz stać i czekać po prostu nieruchomo, jak ten, który stoi naprzeciwko niego, sobie wyceluje i, i może strzeli, może nie strzeli. Tomku. Przykład Puszkina jest, jest, jest świetny tutaj w tym przypadku, to, to już, wtedy, już wtedy pojedynki ogrywały tak znaczną rolę i wyzywanie ludzi profesjonalistów y, przeciwko y, nieprofesjonalistom. Tak to się kończyło. Ja tak właśnie mówię o... Nieskromnie powiem, że, że dyletanci y, zaczęli z profesjonalistami i to się musiało tak skończyć, ale to zaraz powiem o czymś innym. Szanowni Państwo, no, jestem pełen szacunku do tego człowieka, którego broni pomecena z Gierdych i pomecena z Dibuła, hmm. A ten akurat ten pierwszy to akurat jest broniony przez mecenasa mecenasa Lasika, Krystyana Lasika, e, który z kancelarii mecenasa Romana Giertycha. Natomiast ten człowiek z NCBR-u jest e, reprezentowany tak, przez nie, ja, ja po prostu po prostu absolutnie nie, nie, nie chcę nie chcę uogólnić, ale wiem wiem, bardzo się cieszę, że e, dwóch świetnych prawników e, działa, działa w ten sposób, no, pokazuje swój profesjonalizm. Szanowni Państwo. Pomyślcie, trzy lata dyrektor, który zbierał te informacje, niezależnie od jego motywacji, moim zdaniem jego motywacja była taka, że on rozumiał, że to się kiedyś skończy. Natomiast nie mógł w tym momencie, no nie miał się gdzie zwrócić. I to jest. no nie miał. I to jest ta patologia, do której, do której doprowadziło działanie pisu. Człowiek był sam, człowiek zbierał materiały i wiedział, że to jest przestępstwo, rozumiał, że musiał uczestniczyć w tym, bo, bo widział, co się dzieje z nimi ludzi. Ludzie byli gnojeni. Spodziewał się, gdyby, gdyby pan dyrektor odmówił, albo gdyby zorientowali się chociażby, że stwarza zagrożenie, to był koniec po nim. To, to, to był koniec, proszę. to był koniec. No Podobna sytuacja. Miała miejsce w służbach. Mówiliśmy Państwu wcześniej, że służby zaczęły robić okładki. Także. Czyli po prostu tworzyć sprawy, że będą. Tworzyć sprawy, które dalej nie były ukierunkowane przeciwko rzeczywistym rzeczywistym winnym. Zbierano dowody. I powiem Państwu, że ta informacja, właśnie w szczególności o tym, że to się działo od trzech lat i to jest tak umotywowane również. No, zobaczcie Państwo na, 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 na to, co się działo w Polsce i jak miał działać ten człowiek. Oni e, wymyślali sobie rzeczy, które były niepojęte. Załatwiali sobie bezkarność, robiąc wrzutki do, do ustawy covid na przykład. Znaczy, człowiek, co działo, działo, wiesz, dzia, bezkarnie. No i samo to, Szanowni Państwo, to jest chore. Wszystko jedno, czy w covid czy nie w covid to dlaczego ma być bezkarny? Wszędzie trzeba dochowywać standardów i prawa, a nie być bezkarnym. Robili, już wcześniej byli, przygotowali się do tego, że w odnośnie Funduszu Sprawiedliwości rozszerzyli ten zakres działania, na co można dawać pieniądze. To było przygotowanie do przestępstwa. Zaczął od Riosław Kaczyński razem z Lechem Kaczyńskim, kiedy wymontowywali bezpieczniki przy procedurach w Wojsku Polskim i w lotnictwie. I tą drogą świetnie poszli inni. Ee, Ziobro załatwiał sobie ustawy, robił, robił sobie ustawy, które, które były dla niego najlepsze. No, pamiętam, pamiętam jak, jak wtedy, kiedy byli e, źli, że e, posłowie Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej zebrali pieniądze na, na to, żeby była kaucja dla, dla pana, dla pana Nowaka. to ustalono od razu, że, że, że już nie można w ten sposób zbierać nie można robić zbiórek na człowieka oni do wszystkiego dopasowywali te rzeczy. Zobaczcie Państwo znaczy te, 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 te przepisy. Zobaczcie Państwo jak Ziobro również doprowadził do tego, że zostały zmienione przepisy, że można w zasadzie osobie nieprzytomnie postawić zarzut. To wszystko było po, po tym, kiedy tak się działo z Mecenasem Giertychem, że, że był, był nieprzytomny, postawiono mu zarzuty i, i sądy tego nie zrobiły. I on to zrobił dalej. Żeby była taka ustawa. No, tak samo było w kwestii, kwestii jego, jego ojca. Też, też tutaj, też tutaj on, on w ten sposób działał. Było śmiesznie. Drodzy Państwo, tego sprawa ojca jest o tyle bulwersująca, że on po prostu zniszczył życie lekarzom, którzy... Pani zajmują... Sędzi na gonkę na panią. Sędzi. Też, ale tam w ogóle wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób się otali o tą sprawę byli potem przez nich, przez całą rodzinę prześladowani to się pojawiły jego to, że on musiał dokonywać operacji ratujących jego życie i zdrowie wedle jego słów za granicą wcale nie miało powodu z hejtem wobec lekarzy, tylko wyobraźcie sobie człowieka, który po tym wszystkim, co on zrobił lekarzom ma operować zbigniewać Ziobrę, no przecież drodzy państwo, no, niezależnie od przysięgi Hipokratesa, tak to każdy człowiek chce mieć życie po co ja mam się zajmować ziobrą? Kiedy zrobię wszystko, co jest najlepsze w moim, że tak powiem, umiejętności, tak, a potem on, no dobrze, nie uda się, albo coś się wydarzy, a on potem będzie mnie ścigał całe życie i będę miał kolejne kilkanaście lat, spędzę na salach sądowych. To Albo był więzieniu. w więzieniu. W więzieniu. Jestem. Tak, więc to był taki pewnie główny. był taki moment, kiedy on miał wypadek komunikacyjny, jakoś tak niespecjalnie groźny. W... Bark miał zwichnięty, Jan Go miał zwichnięty, Wtedy jechał z samochodem z SOPu i zawiesiono go. Przepraszam, przerwałem ci tak. Nie, nie, ale zawieziono go, bodajże do MSWiA i musiano go zawieźć gdzie indziej, dlatego że tam się nie... Na zwiększa... Barską, już szpitala na Barskie barsk i to po jakiś tam różnych Nikt, tak. różnych... nie było nikt, nikt, nie chciał. Nikt, nikt nie chciał. 12 lekarzy, ten zWIA, który barek się, Tak, wszyscy się po prostu boją, do, dotykać do y, ziobry. Y, w ogóle, wiecie państwo, to, co on zrobił naprawdę, y, jest y, teraz, właśnie to, że potem sędzia, która nie dopatrzywała się winy w, u lekarzy, była następnie niszczona. To jest po prostu. Coś naprawdę. Prokuratora... krajowa zajmowała się tą sprawą. Pani sędzi, tej pani doktor. Jak... Zobaczcie państwo, jaka tam była ochyda. Mama pana, pana Ziobry razem z bratem Witoldem poszli do wieloletniej przyjaciółki i Przyjació przyjaciółki rodziny, przyjaciółki ojca pana Ziobro i wynika z tego, że w te, podczas tej wizyty zginęły, zginęła dokumentacja medyczna. Ta pani doktor chciała tą dokumentację odtworzyć. Jej motywacja, widocznie no, zrobiła źle, ale jej motywacja była taka, że hmm, tutaj nie chciała jeszcze robić krzywdy przyjaciółce, no bo wdrożyć wszystkie działania, zawiadomić policję, że zginęła dokumentacja. Nie zrobiła tego, odtworzyła dokumentację z innych jeszcze zapisków, czy z innych, z innych tutaj yy, możliwości, które miała. No są przecież gdzieś, gdzieś jeszcze te wyniki badań w różnych laboratoriach, no, to jest jasne. I wiecie co Państwo? A to okazało się, że to ta dokumentacja yy, później i tej dokumentacji znalazło się w tych materiałach, które atakował tę do Panią doktor, długoletnią przyjaciółkę rodziny. Wszystko dlatego, że Pani doktor nie chciała podzielić stanowiska rodziny Ziobrów i atakować Lekarze. lekarzy w Krakowie. Czyli nie chciała, powiedziała, no ci ludzie wypełnili wszystko, co mogli. Takie rzeczy się dzieją i nie chciała. To, także pomyślcie, Jakie to jest nagromadzenie zła? Zaatakować wieloletnią przyjaciółkę, pójść wcześniej z premedytacją, wykorzystując to, że no być może nagięła pani doktor Prawo, ale zrozumcie to. Dała tę dokumentację, udostępniła pokój, żeby sobie można było spokojnie przeczytać. Rozumiem, tych ludzi znała tyle czasu, a oni już na nią knuli. Na lekarzy, zbierali to. To jest, to jest ohydne. To być może mm, y, Ziobro będzie mówił, że, że to nie ma związku tutaj z, z tą sprawą, ale to pokazuje cały obraz, jak oni działali. Już wiecie Państwo, już Ziobro, który w, w akademiku y, ze swoimi przyjaciółmi, kolegami długo siedział, zbierał na nich materiały y, po to, żeby ich oskarżyć. Ta sprawa też, też toczyła się kilkanaście lat, czy ileś przeciwko. Wiecie Państwo, jak to wygląda. Panie, panowie, byliście, mieszkaliście w akademikach, panowie byli w wojsku, byli w różnych miejscach. No, macie ludzi, z którym jesteście 24 godziny na dobę praktycznie. Razem funkcjonujecie, mówiąc tak po prostu, jedziecie z, z jednej miski, przyjaźnicie się i zbieracie na nich materiały. Ja pracowałem operacyjnie. Przyznam się Państwu, że, że to jest, byłby to dla mnie olbrzymi problem. Całe szczęście, że nie musiałem mieć takich, takich rzeczy i te, nigdy tego nie robiłem. To jest coś niebywałego. I, i teraz patrząc na tego Pana yy, yy, Tomasza M. Znaczy on akurat, no nie na ma... Pewno, na pewno, yy, nie wiem, ja nie jestem prawnikiem, ale moim zdaniem tutaj powi powinno się odstąpić od, od yy, wymierzenia kary. Nie tylko złagodzenie kary, jeżeli chodzi o artykuł 60, ale nie znam akt sprawy i nie mogę do końca powiedzieć. Natomiast ciężka, ciężka próba. Yy, ale to jest bardzo zły prognostyk dla yy, reszty. To jest koniec. Ludzie znający yy, materiały. W i wszystkich sprawach, tak, 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 on to jest tak. Oni o więcej. Tak, ale oni mówią tak, że to, co zostało zgromadzone, to jest koniec karier, bo musicie państwo wiedzieć, że to, to był człowiek, który doskonale zdał to środowisko. On, Tomasz M. jest absolwentem pracowni liderów prawa założonej przez Marcina Romanowskiego, to jest właśnie tego wiceministra sprawiedliwości z czasów rządów PiS i... On poszedł na pełną współpracę z prokuraturą i to właśnie na bazie jego zeznań udało się zatrzymać. A tam jest jeszcze parę osób, które się bały. Mamy pana Piotra W. To jest człowiek, który został wykorzystany przez Michała O. To jest ten ksiądz, który został aresztowany i który był mózgiem tej operacji Profeto. To jest Fundacja Profeto. Otrzymała 60, 66 milionów, a miała otrzymać 98 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Budowała za to archipelag, takie to nazywało, czyli miejsce, w którym miały otrzymywać pomocy ofiary przestępstw. Problem polegał na tym, że całość tego budynku, jak informowali dziennikarze Okapres, była zrobiona jako studio nagrań po prostu jako kompleks medialny, a nie kompleks przeznaczony do udzielania pomocy. Dodatkowo w tym konkursie zignorowano działające już fundacje, które miały zarówno doświadczenie, jak i miało już wybudowane obiekty i nie musiały poszkodowani nie musieliby czekać na pomoc. Celem tutaj było zbudowanie infrastruktury, która byłaby wykorzystywana do różnych celów zakonu sercanów. Tutaj w tym wypadku widać ewidentnie, że Michał O miał być takim ryzykiem ziobry. O ile Tadeusz Ryzyk, pseudonim ojciec, jest. <grym> Już udało mi się nauczyć. Jest człowiekiem samodzielnym w takim sensie, że nie jest zależny od polskich polityków. Pytanie, czy od jakichś innych nie jest, ale od polskich jest niezależny. To znaczy, dostaje od nich grube pieniądze. Szacuje się, że zarządu PiSu ryzyk dostał z naszych podatków nie mniej niż 400 milionów złotych. Ta kwota jest, szokuje, drodzy Państwo, 400 milionów złotych. Nie mniej Janku. Nie mniej, nie mniej. To jest ty, tyle się doliczono, to znaczy tyle znaleziono. Mogły być jeszcze różne operacje, w których których jeszcze. Bo pamiętajcie państwo, prokuratura działa. Z to są roku. rzeczy niematerialne, niewyliczalne, gdzie umożliwiano, umożliwiano rzeczy, których normalny człowiek by, by nie miał Możliwości osiągnąć. Ale przede wszystkim mamy też dotacje od prywatnych podmiotów, które dostawały wynagrodzenia ze, ze Skarbu Państwa. To, wiecie, Państwo, jest taka transakcja wiązana. Ty nie możesz dać mi zapłaty, bo ja jestem politykiem, urzędnikiem państwowym, ale ty możesz wspomóc zbożne dzieło Tadeusza Ryzyka. Tutaj jest ten mechanizm, o którym mówimy, jest bardzo trudny, do, szczególnie post factum, do wyłapania ile osób płaciło Tadeuszowi Rydzykowi po to, żeby się wkupywać w jego łaski, żeby on załatwiał ich sprawy. Ja opowiedziałem państwu historię, jak przyszli do mnie parę lat temu w apogeum rządów PiSu. Ja byłem wtedy redaktorem naczelnym Gazety Finansowej. To był rok więc 2017. Przyszli do mnie ludzie związani z branżą futerkową, obawiając się tego, że PiS ich tam, bo tam były wtedy te akcje z futerkowe, to przez parę lat się, się z różnym natężeniem pojawiało. Takim super natężeniem był rok 2020, kiedy Jarosław Kaczyński kazał przegłosować zakaz u, u produkowania zwierząt na futra. I no. Na początku chcieli mnie przekonać argumentami finansowymi, żebym puścił, dostał od nich pieniądze. a To tak, zresztą to tak jak się, drodzy Państwo, korumpuje dziennikarzy, że dziennikarz dostaje gotówkę od przelew, gotówkę od firmy, puszcza tekst. On może być prawdziwy i temat może zasługiwać nawet na uwagę. Natomiast on dostaje dodatkową gratyfikację, żeby mu się chciało zajmować tematem. Więc to, to, to już, drodzy Państwo, jak to oceniać, to, to, to takie, takie są fakty, to, to na fakty się nie można obrażać. Ja, ja zawsze w takich sprawach zwracałem uwagę, że kiedyś to było tak, że dziennikarze redakcje były niezależne, miały był taki moment teoretycznie, że miały bardzo dużo reklamodawców, a w tej chwili po prostu, jeżeli komuś zależy na tym, aby mieć uczciwy, że ten materiał, to czasem musi sobie za to zapłacić. Ja pamiętam, jak pracowałem tak. dla Gremi Media, dla wydawcy Rzeczpospolitej. To był moment, w którym za bardzo pożyteczne materiały zapłaciła, zapłaciły polskie firmy. PGENIK, Orlen, jeszcze jedna ze spółek, około miliona złotych dały na dziennikarskie śledztwo w ramach, żeby po prostu przeznaczyć dziennikarzy. To jednak są Potężne wydatki, potężne pesje, którzy mieli sprawdzić i sprawdzili, jak wyglądają wpływy rosyjskie w demontażu gazu łupkowego w Polsce. To znaczy, w jaki sposób Rosjanie lobbują za to, żeby ten gaz nie był wydobywany. Zresztą, jak zobaczycie, popatrzycie Państwo, to kiedyś mieliśmy być potęgą w tym gazie łupkowym, a temat jakoś sobie zniknął. Ale to już wracając do tego, oni mi do mnie przyszli, żebym ja im pomógł. Ja im powiedziałem, że no, dział marketingu gazety finansowej to tutaj macie chłopaki telefon. Jak się dogadacie, to ja wam pomogę to zrobić, ale ja mówię: nie prowadzę działalności konkurencyjnej do mojego szefa. Do, wtedy do wydawcy finansowej. Natomiast udzieliłem im porady, żeby właśnie poszli z kasą do Tadeusza Ryzyka, i z jednej strony, a z drugiej strony, żeby zainspirowali gazetę wyborczą, żeby wspierała ruchy na rzecz zakazu produkcji zwierząt futerkowych. Wyjaśniłem, że mechanizm jest prosty: że jeżeli gazeta wyborcza, będzie wspierać pomysł zakazu produkcji zwierząt na futra z jednej strony, a Tadeusz Rydzyk będzie w obronie polskich przedsiębiorców z drugiej strony, to Jarosław Kaczyński ma taki szpagat, mówię, że nie ma mowy, żeby to mu przeszło, bo mu się o, bardzo... Janek, Jarosław Kaczyński szpagat został. Ale w każdym razie. Nie ale nie, no przewidzia Tomku, przewidziałem, oni to zrealizowali. Tadeusz Rydzyk jest dziś jednym z największych obrońców produkcji zwierząt futerkowych w Polsce, że było śmiesznie. Wiecie Państwo, ja nie jestem jakimś specjalnym aktywistą futerkowym. Natomiast no wiadomo, że to się produkowanie zwierząt po to, tylko, żeby je zabijać na futra, wydaje się być mało sympatyczne. Natomiast generalnie zabijanie zwierząt, nawet do jedzenia, ja też jest. myślę, że tym zwierzętom to jest wszystko jedno, na co, na co są produkowane. Natomiast y, tam była o tyle y, patologiczna kwestia, że za akcjami wymierzonymi w polski przemysł futerkowy stały firmy duńskie, które chciały y, po prostu opłacały polskich ekologów. To było najbardziej zabawne. Te przelewy były nawet widoczne, czyli z punktu widzenia tego, globalnego nieszczęścia na przykład norek. No to pomysł ekologów, żeby zamknąć w Polsce, a dzięki temu będzie więcej norek zabijanych w Danii, czy też na Ukrainie, w Rosji, bo takie były koncepcje, no wygląda tak naprawdę trochę w taką zabawę, w przelewanie prostego w próżne, czyli zniszczy się biznesy w Polsce, które, na które ludzie się pozadłużali, pobrali kredyty, bo to też było ważne mieli jakieś perspektywy, że ten biznes będzie jakoś działał i nagle wchodzi państwo, Jarosław Kaczyński i mówi dobra chłopaki, koniec. A to nie było tylko uderzenie w przemysł futerkowy, to się bardzo czkawką modbiło. bo resztki z tego przemysłu futerkowego, one były z kolei używane do karmienia na przykład drobiu, jakkolwiek to się wydaje makabryczne i uderzając w jeden segment Jarosław Kaczyński po prostu powywracał wszystko. To była jedna też z powodów tego, że PiS stracił władzę, ta akcja z, wymierzona w przemysł futerkowy. Wracamy do Ziobry. Tomku, tak naprawdę, ty co powiedziałeś, że, to, że ludzie się będą zgłaszać, przede wszystkim musicie Państwo zrozumieć, kim jest Ziobro. Było tylko jedno mocniejsze uderzenie możliwe, Jarosław Kaczyński. Ziobro jest człowiekiem, który ma... Nie było, za... ale jest, Janku, cały czas. No jest, jest, no jest na stole. Chodzi o to, że to jest człowiek, który ma... Wiedzę ze służb, ma wiedzę z prokuratury, ma to w jakiś sposób zabezpieczone. Na tyle inteligentny był, żeby nie trzymać tego jednak w domu. Natomiast ja o mitycznym archiwum. Bo bardzo ostrożnie, po wywiadzie, po wywiadzie pana ministra Bodnara dla pani Rigamonti, rektor Riga tam przeczytajcie państwo ten wywiad. Tam jest naprawdę. Pan minister Bodnar jest osobą bardzo stonowaną i wyważoną, ale jest, możemy jasno, jasno dowiedzieć się chociażby, że nie odpowiedział do końca na pytanie, czy może być wniosek aresztowy w kierunku, jeżeli chodzi o miejsca Ziobro. Tam i, i o materiałach, i, i zobaczcie Państwo, co mówi pan prokurator Korneluk który mówisz, że te materiały są analizowane i w tych materiałach oni spodziewali się tego, co znajdą. Mhm. Pamiętajcie, spodziewali się tego, co znajdą, natomiast te, te, te młędy muszą mielić spokojnie, bo one systematycznie, spokojnie, systematycznie, ponieważ tam trzeba odpowiednie fragmenty dokumentów jednak zinterpretować, przygotować do uzasadnienia tych wszystkich wniosków, tego jest dużo. A to, że niektórzy oburzali się, że nie był powiadomiony ziobro, że były te działania zrobione w ten sposób, no to, Szanowni Państwo, tutaj jest chociażby kwestia no, zdalnej zdalne możliwości usunięcia. Pewnych treści z nośników. Naprawdę z, 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 z chmury czy, 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 czy z innych miejsc. Jest taka możliwość, są tak zwane pani kody. i To jest uzasadnione, że nie pozwolą tego zrobić. To, że było to filmowane, że nie można było sobie pozwolić na to, żeby znowu utopiły się jakieś laptopy, poginęły laptopy. Przecież Janek tutaj powiedział rzecz, która no, po prostu rozumiem, że deprymuje również niektórych funkcjonariuszy. No, zginął laptop Dworczyka. Tak, no i proszę, agencja bezpieczeństwa zagubiła laptop Michała Dworczyka. To jest... No miód, tak, to nie państwo, można to jest news, drodzy Państwo, który się jeszcze nie przebił poza ten, poza nasz kanał. Zobaczymy, kiedy, kiedy TVN do niego dotrze. Natomiast w każdym razie Zagubienie to, to niby prokuratura okręgowa prowadzi jakieś postępowanie w tej sprawie. Natomiast, no, Szanowni Państwo, ja bym chciał zobaczyć wynik wariografu osób, które złożyły te doniesienie. I, albo może nie tyle te, co złożyły doniesienie, to co te, które miały u siebie ten laptop, żeby odpowiedziały na. W tym włumie wojanku. Pamiętasz dawniej, były podobne sytuacje, chociażby w sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Tak, gdzie z samochodu, który został zaparkowany, no. ukradł coś samochód, zginęły, zginęły akt. Ale słuchajcie, tam przynajmniej próbowano i zrobić z tego jakąś, jakieś wytłumaczenie. Jaką tą otoczkę, żeby ona była przyjęta. Tutaj nie, po prostu nie ma. Płyta została, jest zepsuty dowód, dowód dotyczący Pegasusa u, u, u senatora Brejzy. Jest rozwalony dowód dotyczący sprawy, sprawy pana kościelnika i, i y, wypadków, w których uczestniczyła Beata Szydło, no, y, jest rozwalony, znaczy nie ma, nie ma, nie ma y, laptopa dworczyka, oni idą na rympał, tak mówiąc. Rozumiecie państwo? Tutaj już nawet nikt nie pokusi się o to, żeby y, dopisać tego jakąś bzdurę, w którą my nie uwierzymy, ale żeby to chociażby go się sprawiedliwiło, żeby powiedzieć, no nie, zalało się, zniszczyło, y, niech. Chcący właśnie pękło, ta osoba za to była odpowiedzialna. No nie można ją ukarać, bo to było niechcący. Nie wiem, no, już nie będę wymyślał tych scenariuszy. Oni nie, po prostu zabierają, chowają, niszczą, i, i ja się nie dziwię, że w ten sposób musiała działać prokuratura. Zrozumcie państwo, że jeszcze prokuratorzy i służby specjalne no działają w ten sposób, że mają u siebie dawniej mieli wielką opozycję i, i sami byli w mniejszości, a teraz mają kretów, bardzo mocne krety, których yy, oni niektórych, niektórych już zdiagnozowali, wiedzą, którzy to są i muszą tam działać. Dlatego jak słyszę te pierdoły, te głupoty dotyczące pani prokurator Wrzosek, artykułowane przez ludzi, yy, którzy nie potrafią przypomnieć sobie, co zrobiła pani prokurator Rostek przeciwko jednemu z najsilniejszych ludzi w Polsce, czyli przeciwko Sasinowi. Wtedy, kiedy trzeba było mi, rzeczywiście, proszę o ja jaja zostali, a oni milczeli i ten atak jest ohydny. Ale jeszcze omówiliśmy jest... Narodowy, narodowy fun, Fundusz, czy Narodowy Fundusz. Zawsze doda, zaczęli dodawać tyle tych narodowych do... musi być Narodowy... Nie, to, to nie był, to jeszcze póki co to był Fundusz Sprawiedliwości, ale zapewnie w kolejnych. Tak naprawdę... My, to my się pójdziemy bić, a oni pójdą do Rosji. To taka różnica. ale oni będą z głębą pełną narodu i Polski. E, to jest ten, więc w każdym razie e, Fundusz Sprawiedliwości już więcej jest pokazany tutaj ten mechanizm. To było. E, Fundusz Sprawiedliwości przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju to jest ubogi krewny, bo Fundusz Sprawiedliwości to było maksymalnie około pół miliarda rocznie, z czego tam nie wydawano całości. Tak jak wspominałem, od 150 do 200 milionów tam sobie cały czas operowało na, na koncie. Natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dysponowało budżetem 5 miliardów złotych. I tam była gigantyczna afera, która wybuchła w marcu 2023 roku. Wtedy Adam Bielan oskarżył publicznie Przemysława Wiplera i Michała Krzymowskiego, ludzi, którzy dzisiaj Wipler jest jednym z posłów Konfederacji. On wspólnie z Michałem Krzymowskim, byłym dziennikarzem Newsweeka, ale też w prostu prowadzili filmy, prowadzą filmy, nie wiem jak oni to rozwiązali, Five Round. To jest firma, taki yy, skrzyżowanie firmy lobbingowej z firmą piarowską, która się zajmuje promocją interesów firm i ochroną wizerunku. Yy, I yy, Bielan ich wprost oskarżył o to, że to oni stali za takimi grubymi transferami. Yy, Wippler z Krzymowskim ogłosili, że idą do sądu cywilnego i karnego yy, przeciwko Bielanowi. I drodzy państwo, próbowałem przez kolejne miesiące ustalić, co się dzieje z tym pozwem. Pisząc do Wiplera, pisząc do Krzymowskiego, kontaktując się z Bielanem, wszyscy trzej panowie, zdaje się, z tego co wiem, usiedli do stołu i doszli do wniosku, że ten proces to mogą wszystkim zaszkodzić, i sprawa po prostu została delikatnie ułagodzona. Robi Według starej polskiej piosenki, ma góralka, dwa warkocze, podzieli się. No, tak no właśnie, to, bo, znaczy generalnie to chodziło tutaj raczej o to, żeby nie rozgrzebywać y, tej sprawy, ponieważ y, wszyscy tam mieli michy w tym miotku y, ncbr umoczone. No i wyciąganie sobie wzajemnie kto, kto ile dokładnie wziął w, w obecnej sytuacji wygląda bardzo, bardzo źle. Mnie bardzo się podobało przestraszenie Przemka Wiplera, który domagał się publicznie na forum X, że będziemy będą się domagać wyjaśnień w sprawie tego, że prokuratura przeszukała mieszkania czterech posłów, co nigdy nie miało znaczenia, nigdy nie miało... Nie musisz się domagać wyjaśnień. Te wyjaśnienia będą składane właśnie słowo wyjaśnienia jest kluczowe. Wyjaśnienia, nie zeznania. Znaczy to, Tomku, to jest trochę, trochę inaczej. Wyjaśnień udzielają osoby podejrzane. Tak. Znaczy nie, no Tomku, to już też to taka złośliwostka, prawda, jest taka, że ja nie widziałem głosów e, Przemka Wiplera, e, e, który by się oburzał na, twoi, na, na twój areszt wydobywczy, na areszt wydobywczy pana e, Włodzimierza Karpińskiego, na klasyczny areszt wydobywczy. na, powodę, na ciebie, Janku. Ale, znaczy nie, no, ale na klasyczne areszt wydobywczy, na przykład, przeciwko dotyczące Stanisława Gawłowskiego. Wiecie Państwo, człowiek jest y, w tamtym czasie był posłem, od wielu miesięcy wiedział, że się toczą przeciwko niemu postępowania, i następnie po tym, jak prokuratura kieruje wniosek o uchylenie mu immunitetu, to chce go również aresztować. Jaki, jaki jest sens aresztować tego człowieka y, w sytuacji, w której y, od wielu miesięcy, gdyby cokolwiek miał do mataczenia, gdyby cokolwiek chciał zrobić, to miał wolną rękę. Tego typu działanie, bo pamiętajcie o tym, tego typu działanie to jest mechanizm w wypadku PiSu, w większości wypadków pozbawiony podstaw. To jest areszt wydobywczy. Areszt ma zabezpieczyć postępowanie. Ja jestem przekonany, że niezależnie od jakości dowodów, w momencie, w którym oni wyizolują zeznania, to nie będzie tak, że pan Michał O. będzie spędzał dwa lata w więzieniu, w areszcie tymczasowym, tylko go puszczą za, jak po prostu przesłuchają wszystkich ludzi związanych z tym, bo to, to jest konkret. Tu nie ma jak... jest, to nie jest kara. Tak, to nie jest kara. To od, od wymierzenia kary księdzu Michałowi o to będzie niezawisły sąd. Teraz to jest tylko i wyłącznie po to, żeby przesłuchać wszystkich zainteresowanych, żeby oni nie mogli uzgadniać wersji. W wypadku na przykład Tomka w obu wypadkach nie następowały żadne przesłuchania ludzi mogli sobie normalnie zrobić jedną konfrontację, drugą i po, po iluś tygodniach puścić po prostu człowieka do domu. W profesjonalnym, w profesjonalnym wymiarze sprawiedliwości areszt nie jest przechowalnią podejrzanych, żeby prokurator siedząc sobie za biureczkiem, aha, to ja mam na czynności, a to on jest tutaj pod rączką, no to go doprowadźcie, to, 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 to będzie tego. Tak to nie działa. Pozbawienie wolności jest ostatecznym... Tylko każdym... u mnie konfrontacje celowo przedłużano miesiącami. Mimo tego, że byłem przez pewien czas w tym samym więzieniu z, oso z osobą, która miała być konfrontowana ze mną, celowo przedłużono. Yy, sprowadzano mnie tak do, yy, żebym oczekiwał na to, czy przyjadą policjanci po mnie, żeby mnie korelować na tą czynność. Takie rzeczy działo się trzy razy. Sprowadzono mnie, czekałem i mówiono, że a to jest strajk policjantów, a to mi nie dowiodą, a to się dzieje. Pokazywano mi, zobacz, taką bezsilność. A. Na kolejny na, na tej konfrontacji, kiedy już dowieziono tych ludzi, y, Pan prowadzący konfrontację chciał ją zerwać z Także to tak, tak to się mi wyglądało, bo na konfrontacji rozmawiało na to ścianie. Nie, ten, nie ten, ale ten, nie ten mówiąc ten tak. Do... tak. A nie, nie mówiąc już o tym, że podczas drugiego zat, zat, aresztu tymczasowego w ogóle nie wiadomo było po co się jesteś trzymany, bo pani chciała słuchać kilkaset osób i sobie słuchała, których większość w ogóle nawet nie wiedziała, że istniejesz. I, i to była zabawna historia. Trzymamy człowieka w Pani prokurator Anna Siwiec. Mamy nadzieję, że jej samopoczucie teraz, jak, nast, jak nast, nastaje Prawo i Sprawiedliwość z małej literki, jest bardzo dobre. Bo, bo można powiedzieć, że do tej sprawy, do sprawy tego, że nie chciała zabezpieczać dowodów, na przykład z tego, jaki sposób służby zatrzymywały Tomka, czyli że dokonały pobicia i następnie. Jak nie dręczono w szpitalach, jak nie dręczono w Izbie Zatrzymań policji. I I tak. Odmówiła zabezpieczenia, odmówiła zabezpieczenia dowodu zabezpieczenia monitoringu. Wracając do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to były setki milionów złotych wydawane na firmy Krzak. Te pieniądze powinny były trafiać do firm naprawdę innowacyjnych, które mają pomysły, które mają doświadczenie albo mają naprawdę bardzo mocne rekomendacje, które pokazują, że ich projekt, na który warto wydać, nie wiem, dziesiątki, setki milionów złotych, może być czymś, jakimś przełomem, czymś, co wniesie bardzo... Bardzo duży e, mm, da, da, dużo dla polskiej gospodarce. Tymczasem e, to działało w ten sposób, że oni tworzyli jakieś dziwne spółki, wymyślali projekty, jak mm, które wcale nie były ani specjalnie innowacyjne, tylko po prostu e, dawały jakąś podkładkę papierową e, i na to wyciągali pieniądze. Następnie te spółki, e, niektóre znikały, niektóre po prostu wydawały pieniądze, i na koniec e, było rezime tego, że się e, niestety nie udało się nic wybudować za te pieniądze. E, to jest e, przykra sprawa, dlatego że. E, Powiem Państwu tak. Ja... Udało się wybudować, ale niezgodnie z przeznaczeniem. Na ja. z Niezgodnie, bo tam jest wybudowanie dla y, celów politycznych, abyśmy ja teraz wybrać... mówię, Ale tutaj... ja teraz mówię, o, na, ja teraz mówię hmm. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a nie... A, o, on sobie um, ja rację, tak. Ja tak, przepraszam. Tak. E, I e, Narodowe Centrum, to, to po tym, jak, jak ta afera wybuchła, wiecie Państwo, po tym, jak ta afera wybuchła, to Narodowe Centrum i, Baleń i Rozwoju zażądało zwrotu około 200 milionów złotych już wypłaconych. Jak oni się sami przestraszyli tego, co, co, tam, się, co tam się wydarzyło. E, jeszcze raz, Piotr Marciniak, TVN24. Warto obejrzeć ten materiał. Warto, on jest w internecie. To jest materiał, który powie Państwu wszystko na temat tego, jak wielkiej D jest Pan Adam Bielan. To jest człowiek, naprawdę, ja powiem tak, to jest facet, który jest politykiem z pierwszej ligi parlamentarnej od 1997 roku. Rzadko mi się zdarza mieć tak negatywne zdanie na temat polityka, w sensie, nie mówię już teraz o aferze, ale ja po prostu nie widzę żadnej, żadnego pozytywnego, pozytywnej rzeczy, w której Adam Bielan byłby zaangażowany przez te 27 lat w polityce. To jest taki człowiek, który poszedł do polityki po to, żeby zarabiać wielkie pieniądze. On w tej chwili ma ileś tam. Bo nie sami... Oni wszyscy po to poszli, Janku. Szanowni Państwo. Oni wszyscy po to poszli. Szanowni Państwo. To nie jest system brytyjski. Rzeczywiście, masz pieniądze, dopiero możesz, możesz być politykiem, a nie, że idziesz tam, zarabiać pieniądze. Mam, nie... Miejmy nadzieję, że tak kiedyś będzie. Szanowni, Szanowni Państwo. Goli, goli w ryj, a wychodzą mega bogaci. No, państwo, e, dwóch e, świadków koronnych. Jeden e, pan e, e, dyrektor e, M e, który e, był dyrektorem Funduszu Sprawiedliwości i de facto e, pogrążył całą Solidarną Polskę. Pogrążył Zbigniewa Ziobrę. E, to jest prawie, to jest e, świadek, którego e, którym się zajmuje mecenas Krystian Lasik z kancelarii mecenasa Romana Giertycha. Ludzie, którzy znają materiały śledztwa, mówią, że jest to koniec Zbigniewa Ziobry, koniec Solidarnej Polski, że partia Ziobry tego nie przetrwa. Po prostu tam są takie materiały, drodzy państwo, że nie będzie możliwe dłużej utrzymywanie partyjki, utrzymywanie tego, że oni robią pewne rzeczy z motywacji patriotycznej, a nie tak, jak Tomek powiedział, czysto finansowej. Drugi świadek koronny to jest osoba, która opowiada o przekrętach w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To jest świadek, który pogrąża Adama Bielana. I tutaj, drodzy państwo, to jest człowiek, który Pytanie, co zrobi Adam Bielan, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej? Bo wiecie Państwo, Adam Bielan posiada gigantyczną wiedzę. I ja myślę, że jeżeli on zdecyduje się na deal z prokuratorami pod hasłem: No dobrze, ale ja nie byłem najważniejszy, to nie tylko Jarosław Kaczyński ma problem, drodzy Państwo. Bo, ja, bo Adam Bielan naprawdę ma wiedzę e, unikalną. Szanowni Państwo, historię. Jeśli na... się spieszy, Janku, bo tam jest chętny. No to też prawda. Historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych hempikach: 400 lat wojny o Ukrainę, Rotoman Bajasz, historia Jana Brzechwy i tajemnica śmierci yy... Stefana Batorego w dobrych kioskach, w dobrych hempikach. Naprawdę, drodzy państwo, warto, bo ten numer w sprzedaży jest jeszcze do 24 kwietnia, czyli prawie cały miesiąc, ale naprawdę warto, polecam. Stanku. Panie Jarosławie, pan Zosiu, po 17.30 dzisiaj nie będzie do pana, ale będzie do Wąsika i będzie do Kamińskiego. Chlorze i pulpecie. Zobaczcie, kogo żeście tworzyli i jak to wszystko wyszło. To jest taka bezczelność. Wiecie, czego dowiadujemy się? No wiemy, że CBA jest, idzie do likwidacji. To było pewne. I możemy przeczytać w bardzo dobrym materiale pani Marii Pankowskiej w Centralne Biuro Antykorupcyjne ogłosiło przetarg na dwa samochody typu SUV. I szanowni Państwo, tutaj przetarg na nowe pojazdy na początku tego tygodnia. Dokumentacja zawiera szczegółowe wytyczne. Samochody mają mieć napęd na cztery koła o mocy co najmniej 350 koni mechanicznych, mierzyć 5 metra, czyli największe słowy, i przewozi do siedmiu osób. Do tego mają być wyposażone w klimatyzację, te wszystkie, te wszystkie, szanowni Państwo, te. te Jedne, jedne, jedne z najlepszych systemów. Samochody muszą być wysoko wyposażone. Szanowni Państwo, tutaj przecież już wcześniej wiadomo było, że chce bać do likwidacji. Nie może pieniędzy przeznaczyć innego. Przecież szefowa chyba może zrezygnować z tego. Przecież no, chyba dojeździcie jeszcze, macie tych, tych samochodów tyle, będziecie przekazywali obowiązki. Musicie jeszcze wydać tak, łagodnie mówiąc, bańkę na. Na to, żeby, przepraszam za wrażenie, dupy wozić. Po co? Nie lepiej te pieniądze przekazać, nie wiem, no, policji czy innym służbom? Jeszcze musicie to pociągnąć, jeszcze musicie wziąć? To właśnie, Wąsik Kamieński, to jest właśnie wasze postępowanie, to wasza skromność. Wy tacy jesteście, zawsze tacy, tacy byliście. Na początku wam. Od pierdolec odbił, pokopowaliście karabiny wyborowe, e, sprzęt ne, ne, dla, dla kontrterrorystów. Najlepszy było to, przy, Paweł nie przekazywał to do, do policji, bo mogliś, bo tak trzeba robić. A Wąsik trzymał e, podbiłkiem milion e, złotych. O tym, o tym opisywał. E, Pan, pan Robert Zieliński w swojej książce. Przecież to, jest, to, jest, to jest tragedia. Przecież to, to jest coś, Szanowni Państwo, niebywałego. Te, takie traktowanie funduszy państwowych, jeszcze przez CBA. Te, sami Państwo widzicie, dlaczego ta służba, niestety, została zepsuta i musi być zlikwidowana. Skoro coś idzie do likwidacji, to po co im jeszcze samochody? Rozumiem, żeby to chodziło o czajniki zepsuły. Dobrze, niech piją sobie herbatę. Ale samochody koniecznie, Nie jesteście nie na państwowych pieniądzach. Tylko tyle. Szanowni Państwo.